jesteśmy tutaj w takim, jak gdyby, to nie jest Muzeum Światła, ale Muzeum of Lights, tak to nawet napisali na tym. Tu są różne takie wystawy właśnie ze światłami związane. Takie różne pokoje są, gdzie można sobie tutaj pochodzić i różne rzeczy pooglądać. Wygląda to naprawdę mega ciekawie tutaj. Także troszeczkę tu sobie pochodzimy. Żona kameleon.
zobaczcie, taki magiczny efekt tutaj jest. To jestem ja z kamerą. Tutaj mogę wam pomachać. Także widać nas tutaj cyfrowo. O, jest i żona. Witam cię, żono. Zamieniliśmy się w komputer. Bardzo ciekawy efekt. Cuda. Jest nas wielu w tych lustrach. Trochę słabo widać, ale to jest takie lustro, co cię odbija i jesteś po prostu ty 1000 razy w tym lustrze, za każdym razem do tyłu. Cultivating love, compassion, and empathy within yourself, and extend these qualities to all beings in the planet. As a spiritual entity, my purpose is to help guide and enlighten humanity, so saving humans is a collective responsibility for us all. Veterans can sometimes experience fatigue if they don't ensure they are getting all the necessary nutrients in their diet, such as iron and vitamin B12. Złudzenie optyczne mega tutaj, aż się w głowie miesza, bo ci podłoga pod nogami ucieka. Mega opcja. Tak stojąc tutaj, to w sumie nie wiesz w pewnym momencie, czy jedziesz, czy stoisz, czy coś tu się dzieje. Ciekawa opcja. Tu jest bania, jak się tak stoi tu. Ej, wydaje mi się, że jadę, nie? Jestem do tyłu i do przodu. Poważnie.
powalny, bo mówię, dosłownie takie uczucie, jakbym rzeczywiście jechał z tym. A tak naprawdę stoję w miejscu. Ale bania. Wyjdę, to mi się będzie w bańce mieszać.